Z dniem 1 stycznia 2018 roku 3 milionom polskich przedsiębiorców przybędzie nowy obowiązek administracyjny, nazywany powszechnie jednolitym plikiem kontrolnym. Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie długo oczekiwane przepisy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego dla mikroprzedsiębiorców. Od tej daty wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku, czyli wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, będą zobowiązane do raportowania miesięcznych rejestrów zakupu i sprzedaży do Ministerstwa Finansów. Będzie się to odbywało w formacie JPK zaprojektowanym przez ministerstwo. Tutaj należy wskazać, że raportowanie co do zasady będzie odbywać się miesięcznie, a więc za miesiąc styczeń będziemy musieli złożyć do 25 lutego 2018 roku pierwszy raport JPK. Dotyczy to również, ten miesięczny system raportowania dotyczy również podmiotów rozliczających się kwartalnie. Czyli pomimo tego, że deklaracje składamy kwartalnie, to JPK raportować będziemy miesięcznie. Ministerstwo Finansów przygotowało dla podatników, dla tych najmniejszych podatników, aplikację ułatwiającą składanie tego. Tym niemniej z całą pewnością będzie to dla wielu przedsiębiorców dodatkowy wymóg administracyjny, z którym będą musieli się oswoić w tych pierwszych miesiącach 2018 roku.